Nazwisko Marka Goryniaka, leszczyńskiego radnego Prawa i Sprawiedliwości, pojawiło się w kontekście współpracy ze służbami bezpieczeństwa. Wczoraj na konferencji prasowej odniósł się do tego wiceminister Jan Dziedziczak. Poprosiliśmy pana radnego, pan radny sam wyraził gotowość do tego, żeby złożyć wniosek o autolustrację. Także wszyscy będziemy oczekiwać wyników tego procesu. Ten wyrok będzie za kilka miesięcy i będziemy wtedy po prostu jako opinia publiczna świadomi, jak sprawa wygląda. Czy w takiej sytuacji radny nie powinien zrezygnować z mandatu? Złożenie mandatu jest czymś nieodwracalnym, więc my wolimy poczekać i będziemy, myślę, że po prostu wyrok w takiej sprawie będzie wskazówką, jak należy tą sprawę potraktować. Tych informacji nie lekceważymy, aczkolwiek nie skazujemy przed wyrokiem człowieka, a złożenie mandatu byłoby już takim nieodwracalnym wyrokiem politycznym.